Ale to... Nie. Ale jeśli Państwo pozwolicie, to ja chciałbym wrócić, abyśmy sformułować to pytanie w trochę inny sposób. Należę do pokolenia, które powiada do swojego 30-letniego syna, mówię, Piotrek, wiesz co, ja należę do najszczęśliwszego pokolenia. Dlaczego? Bo ja mam skalę porównawczą. Bo ja mam skalę porównawczą. I dlaczego to mówię? Nie mam najmniejszego zamiaru kwestionować tego, bo co znajduje się w diagnozie społecznej, jest to znakomita rzecz, wspaniała. Chodzi mi o coś innego. Startowaliśmy w roku 89 z jakimś tam bagażem, społecznym. W dużej mierze byliśmy czymś, co Rosjanie nazywają Sowok, albo mówią Homo Sovieticus. Moje pytanie jest następujące. Jak ocenić i czy w ogóle dokonały się jakieś przemiany jakościowe w ciągu tych 25 lat polskiego społeczeństwa, które są mierzone nie tylko tym, że teraz mają komórki, a kiedyś komórek nie było, że samochód dla mnie, z mojego pokolenia, był jakimś tam wyróżnikiem statusu, prawda? A dla mojego syna, który urodził się w samochodzie, w cudzysłowie oczywiście, jest to coś absolutnie naturalnego i dla niego ten samochód jest jak powietrze. Więc chodzi mi o to, jak możemy, czy jesteśmy w stanie w ogóle dokonać oceny jakościowej tych przemian, które dokonały się w ciągu tych 25 lat z naszym społeczeństwem? W każdym razie nie spieszmy się tak bardzo z tym, dlatego że wydarzenia w gruncie rzeczy następują po sobie szybko. Te 25 lat to zleciało nam jak z bicza strzeli. To było szybkie i dostawaliśmy zawrotu głowy, prawda? Co miało swoje bardzo dobre cechy. Ja osobiście zawsze byłem za Balcerowiczem, a przeciwko, nie wiem, profesorowi Trzeciakowskiemu czy Karolowi Modzelewskiemu, który do dzisiaj będzie mówił, że to trzeba było powoli, że to trzeba było spokojniej, prawda, że mniejsze koszty, że mniejsze znerwicowanie, prawda, i uszkodzenie, prawda, w mieli społecznej. No a w każdym razie działo się to bardzo szybko i ten charakter i sposób, w jakim przeżyliśmy wielką zmianę, on w dużym stopniu nas określa, no bo to była bardzo taka prosta, elementarna walka. Dzisiaj moim zdaniem to w dużej mierze w tych dyskusjach czy wspomnieniach nawet się to trochę wypacza. Mówi się tam, że to jakaś zaraziliśmy się ideologią, prawda, liberałów, prawda, tam ze szkoły chicagowskiej czy jakiejś innej, jakieś tam spory ideologiczne, keynesizm, liberałowie. To, w moim przekonaniu to tak nie było, prawda. Dla znacznej części tych przywódców, tych faktycznych aktorów wielkich przemian w pierwszych latach, to było to rozpaczliwe pragnienie, żeby przetrwać, żeby znaleźć się w tym wolnym rynku i w tej Europie i żeby nie dać się, no nie powiem zupełnie zniszczyć, ale bardzo osłabić, bardzo zubożyć, prawda, bardzo być pobitym przez te ciężkie warunki transformacyjne. I podstawową rzecz, na przykład, powiedzmy, niech mamy tam spory, czy prywatyzować szybko, czy nie prywatyzować, też fałszywie postawiona sprawa. Sporo polegał na tym, żeby te przedsiębiorstwa dały radę, żeby ludzie zaczęli inaczej myśleć, prawda, inaczej decydować, inna hierarchia, prawda, bodźców, wartości i tak dalej. I to się dokonało w sposób zresztą twardy, bolesny. Koszty były duże, może nawet bardzo duże, jakkolwiek chyba nienadmierne. Jednakże po tej wielkiej zmianie i tym szamotaniu się pierwszych i następnych lat pogłębił się i bardzo się, wydaje mi się, umocnił u nas indywidualizm i, że tak powiem, ta słabość społeczna Polaka, który ciężko pracuje, potrafi wygrywać wyścig szczurów, prawda, czasami tę walkę sensowną i poważną, czasami zupełnie, prawda, już powiedzmy szaloną, czy absurdalną, o jakieś
o jakieś elementarne, prawda, wartości materialne czy statusowe. I w Kalgarii w tej sytuacji i przy tych konfliktach politycznych działalności partii, jaka była, jest, rzeczywiście obsunęliśmy się poważnie, jeżeli chodzi o wartości tworzące społeczeństwo obywatelskie, jeśli chodzi na jakiejś tam skali, jeśli chodzi o stopień zaufania społecznego i niesłychanie istotną sprawność współpracy społecznej. Pomimo tego, że jednakże się rozwijamy i że tworzą się nowe przedsiębiorstwa, a te istniejące się usprawniają i na pewno ludzie również umieją często ze sobą współpracować, to jednak w tej ciężkiej, trudnej walce podniosłem jakoś nieuniknione czy normalnej, prawda, o byt cięższy niż, znacznie niż w warunkach PRL-u, ale przy innym napięciu nerwowym, przy innych wyzwaniach, po prostu więzy społeczne się grubo rozluźniły i osłabiły. I one między innymi określają, to tak się wtrącam do tego, co już w tych dwóch głosach żeśmy usłyszeli, na przykład do tego podziału partyjnego, prawda, czy układu partyjnego. Ja w tym wypadku dorzuciłbym, no ciekaw jestem zdania tutaj uczestników, zwłaszcza panów profesorów, dwa elementy zasadniczo integrują nam scenę polityczną i walkę polityczną. Karol Modzelewski w swoich pamiętnikach gdzieś tam w którymś miejscu bardzo ładnie i prosto, może trzeba by to krytycznie, prawda, obejrzeć, jeszcze definiuje, że cała ta nasza opozycja aktualna, współczesna, czy ta opozycja prawicowo-narodowo-pisowska jest integracją doświadczeń negatywnych. Jest to po prostu integracja doświadczeń negatywnych różnych, nawet bardzo różnych. To nie jest, prawda, o coś, tylko to jest coś po czymś i przeciwko czemuś, zwłaszcza po czymś. Natomiast integracja tego układu, który w tej chwili administruje Polską, jakoś prowadzi Polskę, układu takiego konserwatywno-liberalnego, jest w gruncie rzeczy strach przed tamtymi. Strach uzasadniony tym, że bierzmy pod uwagę, to też taka uwaga wstępna do tych naszych rozważań, że przecież gdybyśmy mieli taką aktywność wyborczą i zainteresowanie wyborcze, jakie było po I wojnie światowej w tamtej ówczesnej, biednej, analfabetycznej Polsce, gdzie do urn szło 85-88% prawda, wyborców, no, gdybyśmy mieli taką sytuację, no to przecież, proszę Państwa, układ partyjny i relacja pomiędzy tymi, którzy coś tam robią, osiągają, w moim przekonaniu z całą ostrożnością, tą nową klasą średnią, jeszcze bardzo młodą, jeszcze bardzo niedorozwiniętą i niedojrzałą, a to sądzę, że większością, a w każdym razie znaczną częścią, sięgającą na pewno połowy, prawda, mieszkańców, tą społecznością ludzi zintegrowanych złymi doświadczeniami, niepowodzeniami, prawda, zawodami i tak dalej, byłby układ zupełnie inny, tamtych byłoby dużo więcej. Bierzmy to pod uwagę, w każdym razie to jest również jeden z elementów, prawda, wydaje mi się, do diagnozy, do rozeznania naszego krajobrazu i naszego społecznego i sytuacji społecznej. Jestem w pełni zgodny z panem profesorem Czaplińskim, który tak ostro, że tak powiem, przycisnął do muru Kongres Ekonomistów Polski kilka miesięcy temu, prawda, wskazując, że nie jesteśmy przy tym stanie zaufania społecznego i sprawności zespołowej, i sprawności wspólnotowej, jaką mamy aktualnie, że nie jesteśmy w stanie w gruncie rzeczy pchnąć, przekroczyć pewnego progu tych wiodących krajów, tych wiodących społeczności i gospodarek,
gdzie obok innowacyjności, prawda, i jakichś różnych zasobów posiadanych, przede wszystkim występuje ta znacznie niewspółmiernie większa niż u nas doświadczenie i zdolność i wola, umiejętność współdziałania i współpracy. U nas formacja korporacyjna, prawda, jeszcze nie zdążyła, to zresztą niewiele czasu, bo nie zdążyła się, prawda, uformować, a doświadczenia, poczynając, prawda, od XIX wieku, od uwłaszczenia chłopów, które spowodowało w moim przekonaniu niesłychaną indywidualizację w warunkach rosyjskich, zwłaszcza w warunkach, prawda, policyjnego państwa rosyjskiego, zupełną indywidualizację i coraz głębsze odspołecznianie się rodzin chłopskich, które przecież są większością naszych rodzin. Większość z nas pochodzimy z chłopskich rodzin, właśnie tamtych, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat kształtowały się indywidualistycznie. I doświadczenia międzywojenne nie były również i pozytywne, ale nie zawsze najlepsze. Później przyszły straszliwe ciosy, no a później przyszedł PRL, prawda, i przymusowe uspołecznienie, które oczywiście do końca czy w krajach w wysokim stopniu zindywidualizowało i uodporniło znaczną część społeczeństwa tamtych ówczesnych młodych pokoleń, uodporniło na rzeczywistą dobrą współpracę, dobre współdziałanie wspólnotowe. Prawda? I dlatego jesteśmy na szarym końcu w zakresie kapitału społecznego, w zakresie umiejętności współżycia. Wielki dylemat. Ja kończę w tej chwili tę moją refleksję, którą można powiedzieć zacząłem ledwie, ale kończę ją takim sygnałem, że patrzymy również w przyszłość, to co jest przed nami. Złota dekada, złota dekada, to jest właściwe określenie. Zgadzam się tutaj z tą kolorystycznym ujęciem profesora Rybińskiego. Ona się kończy, prawda, w 20 roku. I kończy się w 20 roku i wchodzimy prawdopodobnie w okres chyba też ostrego przyspieszenia zmian organizacyjnych i technologicznych. Bardzo niekorzystnym, czy w każdym razie niebezpiecznym układzie. Mianowicie będziemy się automatyzować i robotyzować. Natomiast nie wiemy, czy będą warunki na to, żeby lepiej współpracować i lepiej współżyć, ale oczywiście wyzwania będą narastać, bo będziemy potrzebowali coraz więcej, prawda, również ludzi obcych, z którymi też nie będziemy umieli, pomimo pewnych doświadczeń z Ukraińcami, też nie będziemy prawdopodobnie mogli współpracować i w związku z tym, jeżeli stawiamy sobie znaki zapytania wobec tej dekady, tego co przed nami dzisiaj stoi, a są to bardzo wielkie znaki zapytania, ta słabość społeczeństwa obywatelskiego, to właśnie te słabe podstawy wspólnotowe, czyli brak kapitału społecznego i układ partyjny ostro zaostrzający się wyraźnie, prawdopodobnie to ulegnie zaostrzeniu, prawda, i pogorszeniu w jakimś sensie, w sensie rosnących wyzwań i trudności w tej następnej dekadzie, dlatego że w moim przekonaniu, tak rozwojowo biorąc, tutaj znowu się zgadzam z profesorem Czaplińskim, wśród tych trzech wyzwań rozwojowych, które przed społeczeństwem polskim stoją, to znaczy wyzwania demograficznego, wyzwania innowacyjnego, bo ciągle ciężko pracujemy, a nie potrafimy tutaj, tak powiem, wychodzić z inicjatywami, bo trochę takie układy organizacyjne i własnościowe, prawda, są i to przesądzają, to to trzecie wyzwanie słabości kapitału społecznego w moim przekonaniu jest najpoważniejsze. I między innymi jest najpoważniejsze dlatego, że w tamtych dwóch coś istnieje już pewna świadomość. Jednak i partie polityczne, i te władze, i jakaś nauka w jakimś sensie, prawda, jest nachylenie, czy w każdym razie jest otwartość, skłonność do tego, żeby podjąć. Wiemy wszyscy, że trzeba coś zrobić z tą demografią, i z tą rodziną, i z tymi imigrantami. Ledwie zaczynamy. I oczywiście z tą innowacyjnością trzeba pomagać, trzeba finansować, trzeba pobudzać, prawda, trzeba jakoś ustawiać. Natomiast nie podejmuje się zupełnie i nie bardzo widać, żeby była jakaś możliwie zarysująca się
być może, co daj Boże, zwarta koncepcja skutecznej pracy nad poprawą stanu kapitału społecznego w Polsce, to znaczy nad poprawą systemu wychowania, współdziałania i organizacji społecznej aktualnie istniejącej, takiej, w której Polacy lepiej by ze sobą współpracowali, lepiej się rozumieli i nabierali do siebie większego zaufania. Czegoś takiego nie ma, świadomość tego jest niska i jak się zdaje, te wskaźniki liczbowe i pada procent wyborców, czy spadek wolontariuszy, prawda, to się odnotowujemy, wiemy, po prostu to są konkretne fakty, ale one są tylko symptomikami, chyba jak się zdaje, bardzo, tak powiem, bardzo trudnej, niebezpiecznej sytuacji, że w tym właśnie zakresie, w moim przekonaniu też najważniejszej dla rozwoju w przyszłych dwóch dekadach, jest to obsuwanie się i coraz większa słabość w zakresie kapitału społecznego i umiejętności współdziałania Polaków. Jeśli można, dziękuję za dobre słowo. Ja nie jestem takim katastrofistą jak profesor Rybiński. Ja tylko chciałem powiedzieć, mówiąc o tym końcu właśnie nie jednej złotej dekady, bo to już mamy 2,5 złotej dekady. Trzy dekady będziemy mieli złoto. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przestaniemy gonić Zachód. Przestaniemy po prostu gonić. Ale Niemcy nigdy nie dadzą nam umrzeć z głodu. Tu zawsze jakieś robótki nam zlecą. No, mają blisko wykwalifikowaną siłę roboczą. No, zmontujemy im tam niejedną pralkę, niejedną zmywarkę, niejeden samochodzik. No i na tej podstawie będziemy mogli... Ale konkurencja Hindusów będzie tu bezpieczna. Nie, bo to jest bliska zagranica. Się opłaca. No. Pod warunkiem oczywiście, że Polacy nie zaczną domagać się jakichś ekstra wynagrodzeń za tę robotę. Dopóki będą tak skromni jak do tej pory, to w dalszym ciągu będziemy konkurencyjni, także nawet wobec Hindusów. Więc ja się nie martwię o to, że będzie przerastała grupa głodnych dzieci, bo nie będzie przerastała. Martwi mnie tylko, że przestaniemy gonić. To znaczy, będziemy zawsze na tych samych pozycjach, no to będą peryferia, tak? To będzie zagłębia outsourcingu, tak? Będziemy przyjmować do realizacji cudze pomysły. No, na tym polega problem. A chciałbym, żebyśmy... Dlatego, że Polacy są kreatywni. Ja Państwu spróbuję zobrazować, jeszcze potem nawiążę do tego homo sowieticus, bo do debaty publicznej doprowadził, jeśli się nie mylę, ksiądz Tischner, ale się kompletnie z tym nie zgadza. Absolutnie. Polacy nigdy nie dali się zarazić wirusem homo sowieticus. Nigdy. Byli na to po prostu, nie wiem, jaką szczepionkę mieli, ale by kompletnie odporni. Co innego natomiast charakteryzuje nas, a mówiąc tak troszkę bardziej w przenośni. Otóż ciągle jesteśmy chłopami parszyzionymi, którzy udają potockich, Radziwiłłów i Czartoryskich. I to jest niesamowicie groźna mieszanka. To jest to podglebie tego patologicznego indywidualizmu, tak? No dobrze, ale i to jest oczywiście zakorzenione głęboko w naszej historii. Nie ma to nic wspólnego z okupacją sowiecką. Pod tym względem absolutnie się różnimy od Rosjan, od Białorusinów. Tamci rzeczywiście są zarażeni tym wirusem. Polacy się nie dali zarazić. Więc ja sądzę, że nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, które pan zadał. Co zrobić, żeby zacząć budować kapitał społeczny? A ja na jednym drobnym przykładzie Państwu pokażę, jak to nie działa. No nie działa, bo go nie ma. No już nie będę się cofał głębiej w historię, ale w ramach jeszcze tych 25 lat nie będę mówił o niebieskim laserze. Powiem o stosunkowo nowym wynalazku, tak? O grafenie, tak. No. A samego grafenu Polacy nie wynaleźli, już dawniej go wynaleziono, tylko chodzi o to, że Polacy opracowali niezwykle konkurencyjną, tanią technologię produkcji tego grafenu.
Ja kilkakrotnie spotykałem się z panem Dąbrowskim, który jest prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. I on sobie po prostu wziął za punkt honoru wprowadzenie tego do produkcji w Polsce. Nie wprowadził tego, chyba 6 lat już minęło. Próbował zainteresować tym różne miejsca, w których można byłoby wykorzystać ten wynalazek. Znaczy najbardziej takim naturalnym był KGHM. No, on ich przekonywał, że zamiast wysyłać surowiec, czyli miedź, na tym też zarabiają oczywiście, ale to zależy od koniunktury z kolei na rynku miedzi, tak? Zamiast wysyłać miedź, mogliby zainstalować taką linię technologiczną, która by produkowała druty powlekane grafenem. I mieliby 10-krotne przebicie. I nic z tego nie wyszło. Ostatnio słyszałem w mediach, że Azoty się tym zainteresowały, znaczy Puławy. Tak. Nie wiem, co jest do nawozów, co dodałeś ten grafen, żeby nie wiem, uczynić nasze zwierzęta jadalne mocniejszymi. Nie. Ale no, w porządku, tam mają jeszcze jakąś inną chemię, więc. No ale to słyszałem pół roku temu, a potem już nic nie słyszałem. Ostatnio zadzwoniłem do Dąbrowskiego, mówi nie, panie, nie wyszło. No i teraz państwu pokażę, dlaczego to nie wychodzi. Jak wygląda droga od pomysłu do przemysłu? Bo to jest istota rzeczy, tak? Ta droga wygląda tak, że ona się składa z kilku lub kilkunastu ogniw. Te ogniwa się muszą zazębiać, tak? Nie może być między nimi przerw. Co więcej, te ogniwa nie powinny ze sobą rywalizować, jeśli mają wspólny jakiś szczytny cel, czyli wdrożenie do produkcji polskiego wynalazku. Wszystkie te ogniwa się żrą ze sobą. I to jest przeszkoda, to jest podstawa przeszkoda. KGHM mówi, tak, moglibyśmy być tym zainteresowani, ale większościowy właściciel tworzy takie przeszkody, on chciałby w ogóle zabrać cały ten zysk. No to nam się nie opłaca. To my się będziemy męczyć, będziemy ryzykować, tak? A ten z Warszawy weźmie to, co my wypracujemy, to będziemy tak robić, jak do tej pory. Nic z tego nie wyszło. Inne urzędy, z którymi trzeba byłoby załatwiać, na przykład, prosta sprawa, opatentowanie. Wreszcie udało się to opatentować, ale z powodów oszczędnościowych tylko na obszar Europy. A ja słyszałem, że Chińczycy już to samo wynaleźli. A nie, może ukradli, no ale tam nie było to opatentowane, mieli prawo wziąć sobie to. I oni za chwilę będą słać w świat produkty z jakimś komponentem grafenu. Dlatego to jest groźne, bo ja już pomijam tak zwane koszty transakcyjne, one oczywiście też się liczą. No, zamiast spisywać na bawolej skórze jakieś umowy, tak, one mają coraz większą objętość te umowy. To można się po prostu dogadać, troszkę na zasadzie słowa honoru i takich niedomkniętych zapisów w tych wszystkich umowach, ale to jest możliwe wówczas, kiedy kontrahenci sobie ufają. Jak sobie nie ufają, będą pisać i powiększać objętościowo w papierze tę umowę, żeby się absolutnie zabezpieczyć, no bo przecież ten drugi to złodziej. No to jak drugi złodziej, no to trzeba mu utrudnić kradzież, prawda? Trzeba wprowadzić takie zasady, żeby on, po prostu mu się to nie opłacało. Tak jest w każdym miejscu. Odstawiacie samochód do warsztatu, bo coś wam szwankuje. I pierwsza myśl, która wam przychodzi do głowy, że oni mi powykręcają kupę nowych rzeczy, tak? I na to miejsce jakieś zużyte. To jest pierwsza myśl, która przychodzi obywatelowi polskiemu, właścicielowi samochodu, a w momencie, w którym musi to odstawić do warsztatu. A ten mechanik w warsztacie też sobie myśli, a on zrobi wszystko, żeby mnie oskubać, nie wypłacić mi tych wszystkich pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No tak wyglądają relacje Polak-Polak. Ja już nie mówię o polityce, bo tam to gołym okiem widać, co tam się dzieje, w związku z tym, że nikt nikomu nie ufa. Bo to nie jest wyłącznie chcieństwo polityczne. To nie jest efekt wyłącznie chcieństwa politycznego. Tylko to jest zakładanie,
że gdyby ten drugi miał rację, to byłby koniec świata. Dlaczego? No bo w grze zero-jedynkowej ja bym dostał zero. No to byłby koniec świata.